Siostry w Chrystusie Panu, dzisiaj problemem dzisiejszego świata jest ten, że my żyjemy jak za dni Noego. Dni Noego to czas bogaczy ewangelicznych, którzy budują nowe spichrze, jedzą, piją i bawią się, a zapomnieli o powołaniu swojego życia, jakim jest życie wieczne z Bogiem i we wspólnocie świętych, w miłości. I to pokolenie, które zamiast gromadzić skarby w niebie, lokuje, inwestuje, to pokolenie, które zamiast do kościoła chętnie wybiera się do supermarketu, to pokolenie usłyszy te same słowa: głupcze, tej nocy zabiorę cię do siebie, o których mówi święty Paweł, kiedy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, kiedy będą budować nowe spichrze, jeść, pić i bawić się, przyjdzie nagle zagłada. I w końcu ten grzech tego pokolenia dotyka samego Kościoła, samych ludzi, którzy określają się jako wierzących. Mówią: Jezus jest moim Panem, przyjmują Komunię Świętą, a budują nowe spichrze, jedzą, piją i bawią się. I to jest właśnie odstępstwo. A coraz więcej ludzi odpowiedzialnych za to, żeby głosić napomnienie braterskie, utrwala te odstępstwo, nie napominając bratersko, milcząco dając przyzwolenie na grzech. I najgorsze jest to, że taka postawa wypływa z serca samego Kościoła. Usłyszeliśmy słowa, że aby być zbawionym, wystarczy być dobrym człowiekiem. Czy na pewno? Czy Słowo Boże mówi nam, że wystarczy być dobrym człowiekiem, aby być zbawionym? Nie wystarczy być dobrym człowiekiem. Ponieważ jesteśmy zbawieni przez najdroższą krew Jezusa Chrystusa, a nie przez nasze uczynki. A skoro jesteśmy dobrymi ludźmi, to Pan Bóg nie będzie zwracał uwagi na nasze słabostki. I wtedy, jak usłyszeliśmy kilka lat temu w czasie pierwszego synodu, zostaliśmy wezwani, aby podziwiać cnoty i zalety homoseksualistów. Bo przecież wystarczy być dobrym człowiekiem, żeby być zbawionym. Cóż tam taka słabostka, jak życie chłopaka z chłopakiem, czy dziewczyny z dziewczyną. Ważne, że ma cnoty i zalety i jest dobrym człowiekiem. Co za przywrotność. I chociaż ten zapis nie znalazł się w oficjalnym dokumencie, ale znalazł się w nieoficjalnym, przy poparciu połowy biskupów i kardynałów Kościoła katolickiego. I do tej pory nic w tym się nie zmieniło. Tymczasem, pomimo cnót i zalet, jakie grzesznik posiada, nie odziedziczy Królestwa Niebieskiego, jeżeli się nie nawróci. A jeżeli się nie nawróci, to będą mu poczytane jego cnoty i zalety za zasługę. Tak dotychczas wyglądała nauka Kościoła. Słyszymy także, czy jest mowa bardzo wyraźnie o miłosierdziu w scenie, w pięknej scenie Jezusa i nierządnicy. Nikt ciebie nie potępił i ja ciebie nie potępiam. I to jest piękne i taka jest prawda. Ale ta scena kończy się jeszcze jednym zdaniem Jezusa, które jest pomijane. I jest pomijane celowo. Idź i nie grzesz więcej. To dobrze, że do Watykanu przyjeżdżają celnicy i nierządnicy. To bardzo dobrze, że nikt ich tam nie potępia. Ale ja nie słyszałem jeszcze o ani jednym świadectwie nawrócenia po tym spotkaniu.
I tego świadectwa nie będzie, bo obok słów, obok niepotępienia tej osoby powinny się pojawić słowa: idź, nie grzesz więcej. A widocznie tych słów za każdym razem brakuje. Idź, nie grzesz więcej, to jest napomnienie braterskie, którym Kościół ryzykuje prześladowanie. Kościół ryzykuje tym, że będzie oskarżony o nietolerancję i mowę nienawiści. Kościół ryzykuje tym, że wielu, którzy jeszcze chodzi do Kościoła, powie: trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać? I już nie będzie więcej z nami chodziło. Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Pierwszą wiarę.